Przyznam, że tak chciałem zacząć i chcę, mimo że brzmi patetycznie, drodzy rodacy, właśnie drodzy rodacy, bo to jest to, co nas czyni rodziną, rodacy, czyli zrodzeni przez jedną matkę, przez matkę ojczyznę. Dziś jest tak ważny temat i tak cenny, że aż chciałoby mi się jeszcze bardziej pomęczyć jak wczoraj, a wiem, że mi nie wolno. Ono wynika, to dzisiejsze wynika z wczorajszego, z tego, że Pan Bóg odkrywa nam swoją obecność, pozwala ją rozpoznać. Pozwala rozpoznać tak, że wiemy, że jest zaangażowany, że przenika, że nigdy nie byliśmy bez Jego obecności, że nas przygotowywał, że już nas prowadził. Już wtedy byśmy jeszcze tego tak nie rozpoznali. Z tego wynika pytanie, dlaczego tak? Dlaczego chciałbyśmy to odkryli? Do czego jest to konieczne? Na czym mu tak bardzo jeszcze zależy? Jaki jest kolejny nasz krok z tego wynikający? A jest to taki krok, którym trzeba byśmy pozwolili się prowadzić. Po to, żebyśmy rozumiejąc, jak bardzo jest zaangażowany, jak nas zna, w tym również to, że nikt z nas nie przyszedł przypadkiem, co oczywiście właśnie podkreślaliśmy, jak bardzo przerasta rozumienie ludzi, a jednak nikt z nas nie przyszedł przypadkiem, bo jest niemożliwe, żeby zaistniał przypadek w Bożym rozumieniu. Tak jak to Pan Bóg widzi, to niemożliwe, żeby się przypadek zdarzył. I myślę, że bardzo przekonujące o tym może się okazać to, co mamy dziś w czytaniach, we wszystkim. Bo taka jest Boża rzeczywistość, że ona wszystko przenika. I również ta myśl, że faktycznie nikt nie mógł z nas tak sobie przyjść bez zamysłu Bożego, bez czegoś, czego On od nas oczekuje, co dla nas ma. I na pewno to przerasta nas. Na pewno przerasta nasze najśmielsze oczekiwania. Zauważmy, może i dla nas będzie to zaraz takie czytelne, to dzisiejsze, że ulewa, że śnieg spada z nieba, ale nie powróci, dopóki nie użyźni ziemi, nie zapewni urodzaju, czyli to wszystko ma zadanie, to już ma coś, czego Pan Bóg oczekuje. I tak samo nasienie od siewcy, ono da chleb dla jedzącego. Każde słowo, które tak wychodzi z Bożych ust, nie wraca do mnie, mówi Pan Bóg, bezowocnie. A my mielibyśmy zaistnieć po to, żeby właśnie w tym nie było zamysłu? I to Jego zamysłu wobec istoty, którą stworzył ku wolności, ku temu, żeby wybierała, żeby chciała, żeby się starała. I wtedy On czyni to, czego dla nas pragnie, poprzez nasze życie. Trzeba, żebyśmy to dobrze sobie wzięli do serca, żebyśmy to rozpoznali. To samo brzmi w Ewangelii. Zauważmy, że tu wyraźnie chodzi o to, żeby ta Twoja wola, Chrystus do tego wzywa, żebyśmy to Jego woli pragnęli, żeby to, czego On chce, żebyśmy tego pragnęli, że tego chleba to nam trzeba na dziś, ale ważne, żebyśmy pragnęli Jego woli, żebyśmy pragnęli Jego Królestwa, żebyśmy pragnęli Jego obecności, Jego chwały, żeby przez to, co robimy i czynimy, to właśnie jaśniało. Także tym mamy żyć. Tu się kryje pewien Jego zamysł wobec nas. Możemy sobie przypomnieć Jego myśl o tym, że jesteśmy ważniejsi niż wiele w rubli,
że jesteśmy o wiele bardziej otoczeni wszystkim, co trzeba i pięknem, bardziej niż lilie polne. To wszystko są przekonujące nas spojrzenia Boże, Chrystusowe. Obyśmy chcieli się tym przeniknąć. Owszem, często nas zaskakuje, bo my rzeczywiście wiele nie widzimy, wiele się boimy, ale wiedząc, że On nas zna, że On nas zna o wiele bardziej niż my siebie, warto by nas prowadził, warto pozwolić, by to Jego wola się działa. Nic większego i mądrzejszego nie może się trafić. I normalne, że się obawiamy, ale szansa, żebyśmy pokonali te obawy, żebyśmy poszli, jeżeli On tego chce. On daje to rozpoznać, On daje to rozeznać. On nam otwiera oczy. On nas jak zaprasza, jakby zaprasza. Więc proszę, więc podejmij, więc się zachęcam. I nie warto mówić, że nie, bo się boję. Boję się, ale tak. Boję się, ale podejmuję. Zauważmy, że nawet Matka Najświętsza nie zdawała sobie sprawy, kim jest. Nie wiedziała, do czego jest przygotowana. Ona jeszcze nie wiedziała, długo nie wiedziała, że jest tą, na którą cała ludzkość czekała. Że jest wręcz wolna od grzechu, bo ona da ciało Chrystusowi. Bo ona będzie matką każdego z nas. Nie wiedziała. Ale oto ja służebnica. Niech mi się stanie prawdziwa pokora, że się nikt z nas nie robi mądrzejszym od Pana Boga. On wie, co robi. Tak myślałem, że do młodzieży, tutaj jest parę osób, powiem coś, czego rano nie mówiłem, ale tak, żeby się też odważyli, żeby się nie bali podjąć w życiu coś, co trzeba, co jest od Boga. Każdy ma na pewno absolutnie niepowtarzalne zadanie, tak jak jesteśmy niepowtarzalni. Choć razem, choć przez tego samego Pana stworzeni, prowadzeni, oczyszczani. I ma dla nas zadania, czasami szokujące. No pewnie było szokujące najbardziej w życiu to Państwo. I przyznam, że co rusz mam wrażenie, że Pan Bóg ma niezwykłe poczucie humoru. Przy czym niewiarygodnie dobrotliwe. Dlatego, że ono jest takim poczuciem humoru, w którym jakby mówił, no tak myślisz, że akurat nie to, że to najmniej. Ale daje to zrozumieć. No i dla mnie było czymś takim kapłaństwo, choć lat miałem niespełna 14. Ale pytania były poważne. Już po tym, czy jesteś i po tym, kim jesteś. I to jakoś na Matkę Bożą przeszła uwaga ku zaskoczeniu, ku ogromnemu zdumieniu. Ileż to ona czyni wysiłku, jak ona o każdego z nas zabiega. I wiedziałem, że ona jest obrazem. Ona pokazuje to, kim jest Pan Bóg. To jej zatroskanie jest Bożym zatroskaniem. A wreszcie było pytanie, czegoż ty ode mnie chcesz? Bo czegoś chcesz? Jakbym patrzył w wiele takich długich kanałów. W jednym było jasne. Najmniej prawdopodobne. Zakonne, kapłańskie. Niemożliwe. Niemożliwe. To było przerażające. Przerażające dlatego, że ja się do tego nie nadawałem. W swoim rozumieniu i według tych kategorii, którymi patrzą ludzie. Z pewnych obiektywnych przyczyn ja się nie nadawałem. Przecież to było jasne, że tam trzeba się wiele uczyć. A ja przecież się w ogóle nie miałem zwyczaju uczyć. Mogłem wszystko robić, pracować, grać, walczyć, ale nie uczyć. Tranzyszynów nie prowadziłem. No, jak trzeba było, to widziałem, jak taki właśnie nasz dyrektor szkoły uczył wychowania obywatelskiego, komunista. No i jakoś mnie brał co parę razy dziennie do gabinetu, w 8 klasie, na koniec szkoły podstawowej.
Jak nie tylko widział, wiedziałem, że jest wściekły, bo mu się kościół ustawił. Taki wysoki, łysy. No i w końcu go pytam, czegoż pan dyrektor ode mnie chce? A on mówi, przez ciebie cała szkoła się ze mnie śmieje. Czy sobie nie myślę, ponad 1000 dzieci. Nie pozwolę, żebyś miał dobre oceny. Dotrzymał słowa. Te i tak nie miałem dobrych, ale lubiłem numery. Mogłem mieć piątki wtedy, kiedy inni ich nie mieli wcale. Kiedy nikt inny ich nie miał. No tak sobie czasami dziwne rzeczy się dzieją. No w każdym razie ja się nie miałem opinii tego, co się nie uczy. Dyrektor dotrzymał słowa. Miałem średnią 3.0, tak? Kończąc 8 klasę, mając iść dalej, miałem średnią 3.0, żadnej 4. Nigdy czegoś takiego nie było i chyba w szkole nie było. No, pan dyrektor się postarał. Ojca musiałem powstrzymać, co by nie robił nic dyrektorowi. Ale no gdzie ja do kapłaństwa? A jeszcze jedno było antykapłańskie. Jeszcze jedno miałem opinię. A nie słuszną, że bandziorek. A nie słuszną, wychowawczyni w klasie mnie za wzór stawiała. Rodzice nie rozumieli dlaczego, bo w dzienniku nie było widać. Bo ona wiedziała, że ja działam według zasad. Przecież dziewcząt nie piwa, ani małych. Tylko tych, co chcieli. Można się śmiać, ale rzecz w tym, że w 7-8 klasie mnie poprzerastali. Ja poszedłem rok wcześniej do szkoły. Ale każdy, który chciał mieć znaczenie, usłyszał, musi się z nim bić. No i miałem codziennie robotę, której wcale nie chciałem. Wcale nie chciałem. Jedyne, co było, to, że lepiej zginąć, niż stworzyć. I myślałem, że idę na śmierć. Jakim cudem ja to wygrywałem, do dziś nie wiem. Wiem, że zadawałem z siebie wszystko, oczywiście myśląc, mając swoją strategię, mając swój styl wyćwiczony. Ale się dziwiłem, bo potem patrzę takie szafy, jak to wyszło, jak to się udało. Ale gdzie do kapłaństwa? Gdzie do życia zakonnego? To tylko Boże poczucie humoru. Ja wiem, co Pan Bóg cenił. Cenił oddanie. Cenił zaangażowanie. Cenił to, że to było działanie według zasad. I to cenił, ja to wiem. Ale gdyby nie oni, gdyby nie to jego interwencja, gdyby nie otworzył oczu na siebie, rodzice by nie dali rady. Ja to już wczoraj wspomniałem. Ale wyobraźmy sobie, że mam średnią 3.0 i wiem, że trzeba iść do ogólniaka. A przecież tam nie idą ci, co mają 4. A ja nie miałem 4. A tym bardziej 5. I powiedziałem, że idę do ogólniaka. Bo rodzice mówili, Wiesiu, cokolwiek zrobisz w życiu, zawsze ci pomożemy. Więc pierwsza wersja, że lubię zwierzątka, że będę je leczył, też nie wiem, jakbym miał się tam dostać, ale takie miałem pragnienie, już co powiedziałem rodzicom, została odmieniona. Idę do ogólniaka. Po 2 latach mi się przyznali, że poszli do wychowawczyni pytać, co Wiesław wyprawia, czy z nim wszystko w porządku. Po 2 latach się przyznali. I do tego, że powiedziała, żeby się nie martwili, poradzę sobie lepiej niż ci, co mają 4 i 5. I znowu nie rozumieli. Nie było tak. W średniej szkole też nie umiałem się uczyć. Ale już nie umiałem. Próbowałem. No ale nie umiałem. Brałem książki, nie wiedziałem do czego, co mam z nimi dalej zrobić. Myślałem o wszystkich, wszystko miałem obmyślane. Tylko po co ta książka? Dopiero w seminarium. Pan Bóg ma niezwykłe poczucie humoru. Bo jeszcze w tej średniej szkole pewien starszy pan mówi do mnie, super, ty się chcesz Panu Bogu wyrwać. Myślę sobie, no nie, bez przesady, czuję się dobrze. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale zostałem z nim sam na sam. Jak już rodziny nie było, mówię, wie pan, tylko jedno mnie zastanawia, czy ja naprawdę się nie pomyliłem, biorąc ten ogólniak. A on mówi, nie. Mówi, pewnie, że nie.
Ja mówię, weźmiemy same szurki i piątki. Nie, nie, same piątki. Dobrze, że nie mam zwyczaju śmiać się z tego, czego nie ogarniam. W seminarium było paskudnie. Egzamin. Umiesz? Koledzy pytają. Tak nie. Miałem tyle pytań. Bez szans, żeby na wszystkie znaleźć odpowiedź. Pięć. Znowu Wiesław. Umiesz? Nie. Najszczerzej w świecie. Pięć. Koszmar. Koszmar. Naprawdę fatalne samopoczucie. Potem się śmiali ze mnie, ten co nic nie umie. Ale było tam teoria poznania. Było wspólnie, żeśmy byli. I myślę, tu, w tył, w przód. Bez problemów. Aha, cztery. Takie to szkoły już osobiste, indywidualne. Każdego z nas prowadzi. Nieustannie. Kiedyś było tam, że ósma sesja, to na czwartym kursie, tam było 10 akurat takich ocen. No nie było czwórki. Myślę sobie, czyżby to o to chodziło? A jeszcze co innego w czasie tych, jak już wiedziałem, że mam iść do kapłaństwa, to jeszcze była taka świadomość, ludzi będziesz leczył. Co to ma znaczyć? Nie wiedziałem. I do tej pory nie wiem. Choć różne to samo kapłaństwo. Ale tak to jest, żeby skończyć sprawę z nauką, chciałbym się uczyć później, nie od razu, najpierw nie chciałem. Ale już jak na Ukrainie się okazało, że ludzie szukają pomocy i to jest pewna specjalistyczna pomoc, czemu by się jeszcze nie pouczyć? Zgłosiłem. Boża opatrzność tylko sprawiła, że się uczyć mogłem. Przez 8 lat. Okazało się po uniwersytecie tamtejszym, po 5 latach, że byłem jedynym, który nie miał czwórki. No już takie rzeczy znam. Tylko, że miałem same piątki. Myślałem, że takich było wielu. Okazało się, że nie. Przedziwne są Boże zamysły. Przedziwne. To nie wszystko. Na przykład, gdzieś ja bym pojechał na wschód. Ja, człowiek z Podlasia, żebym miał się kalać językiem rosyjskim, no w ogóle to nie miałem zacząć się uczyć, ale rosyjskiego to za żadne skarby. To dyshonor. Jakbym nawet coś umiał, to bym nie powiedział. No tymczasem Pan Bóg ma poczucie honoru. Wiesław, no widzisz, tam trzeba zastąpić. A Wiesław wie, że to żaden problem. No to tam pojechałem. Okazało się, że trzeba mówić po rosyjsku. Trzeba się porozumieć, trzeba przekazać ważne sprawy. No i już jest rosyjski. A przecież myślałem, że od rosyjskiego może być tylko gorszy ukraiński. Tyle okrucieństwa, tyle krwi, że miał jeszcze po ukraińsku? Tak, Wiesław, tych 8 lat to po ukraińsku, tak. I pisanie, i egzaminy, i po ukraińsku. Także macie jeszcze jakieś anty? Ogromne poczucie humoru z Bożej strony. I to myślę, że tyczy każdego z nas. Okazuje się, że on doskonale wszystko wie. Oczywiście, że nas przygotowuje, każdego z nas. Przypomnijmy sobie Pawła Apostoła, jak tłumaczy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, on sam go dokona. Jeżeli on nas do czegoś wzywa, to on doskonale wie, jak bardzo nam brakuje. Jeżeli sobie ktoś z nas był mężem, czy żoną, czy ojcem, czy matką, to oczywiście, że nam brakuje. Ale jeżeli my to wiemy, to tu się zaczyna wielkość. To jest paradoksalne, ale jednym z najcenniejszych doświadczeń, które mamy, to jest poczucie własnej słabości. To jest przedziwne, poczucie własnej słabości, poczucie bezsilności, niekiedy bezradności. Ale to nie znaczy, że się nie idzie dalej. To się nie znaczy, że się poddaje. Po prostu wiadomo, że to nie da rady. I to jest wspaniałe, bo dopiero wtedy rzeczywiście wiemy i tak to przeżywamy i tak się dzieje, że się pokładamy na Jego działanie, na Jego prowadzenie, na Jego ratowanie. To jest najwspanialsze doświadczenie.
I Paweł Apostoł znowu tu przychodzi ze swoim wyjaśnieniem, bo on właśnie mówi, że chlubię się tym, czego mi brakuje, bo to wtedy działa On. Wtedy działa Pan Bóg. I to jest tajemnica każdego z nas. To jest ta najważniejsza tajemnica. Pozwolić się Mu prowadzić, to znaczy, by On w nas czynił to, co chce dokonać przez nas. I na ogół jest to to, czego On dokonuje. To jest Jego dzieło, to jest Jego łaska, to jest od Niego powołanie, od Niego zadanie, od Niego natchnienie i od Niego ma być wykonanie, choć zawsze z naszym pragnieniem uczestniczyć. Daj Boże, bo z szacunku do nas, tak jak nas stworzył, chce, abyśmy pragnęli, by nas prowadził. A On nic tak bardziej nie pragnie, jak nas napełnić sobą. I wtedy jesteśmy szczęśliwi, choćby zmaganie było trudne, choćby było niebezpieczne, choćby było, śmiem twierdzić, nawet bolesne. Choć w tym momencie sobie nie wyobrażam, jakby to się znaleźć na wózku, a jeszcze gorzej, jakby to się znaleźć na torturach, na prawdziwych torturach, które przeszło naszych wielu. Jakim cudem wtedy wytrzymać? Niemożliwe. Ale my to wiemy, że niemożliwe. Niemożliwe w nas. Niemożliwe naszymi siłami. Ale niewątpliwie jest to coś, co znowu, jeśli przyjdzie, to On będzie czynił możliwym. Nie wolno się cofać przed tym, co jest od Niego. Nie wolno robić się mądrzejszym i mówić, Panie Boże, pewnie się pomyliłeś. Nie, nie wolno, bo zmarnujemy życie. Bo zmarnujemy to, do czego nas powołał. Co najbardziej moglibyśmy uczynić. To samo tyczy i dzieła wspólnego. Nawet jeszcze łatwiej może to rozpoznawać. Tyczy tego dzieła wspólnego, jakim jest choćby ojczyzna. Ja nie wykluczam, że w każdym innym narodzie są różne historie, może i piękniejsze, ale ta nasza jest mi bliska i nieco znajoma. Zauważmy, że nasza ojczyzna ma doświadczeń aż nadmiar, żeby z nich wyprowadzić super wnioski. Że zauważmy, że nie sztuka zwyciężać tam i nie wiadomo, co robić z tymi swoją przewagą. Sztuka zwyciężać, jak się jest słabszym, jak się jest mniej licznym, jak się jest nawet właśnie mniejszym. To jest niezwykłe. I tu mamy niezwykłe doświadczenie. I właśnie wtedy szliśmy na szczyt ducha. I wtedy dokonywała się najważniejsza historia naszej ojczyzny. Jestem też tak pod takim... Przyglądam się i ciągle mi się wydaje, że choćby ten Grunwald, Jagiełło musiał wiedzieć, z kim ma do czynienia. Bo Jagiełło wiedział, że ma przed sobą najwspanialsze rycerstwo Europy. To już byli Krzyżacy. I nie tylko. Bo do Krzyżaków było chlubą się przyjednać przeciwko tym tam Polaczkom. Także najlepsze rycerstwo Europy łączyło się z Krzyżakami. I nikt tam nie wątpił, że nie ma co robić z nimi. I to była ich słabość. A co robił Jagiełło? Mszę świętą odprawiał. I jeszcze jedną mszę świętą. Komuniści naciskają, że to była taka jego strategia. A szkoda, bo może lepiej byłoby poleżeć, albo sobie tam poćwiczyć. Mszę świętą. Wiedział, że trzeba Bożej mocy, trzeba Bożego zaangażowania. To była największa bitwa, najbardziej liczna w tamtych czasach w Europie. A Wiedeń? Bo w tym czasie byliśmy strasznie pobici. Byliśmy wykrwawieni, byliśmy zubożali już znacznie. Strasznie zubożali przez wojny. A tu trzeba iść na Wiedeń. Nie lał się Sobieski, nie. Tam musiał interweniować jeden z ojców. Z kapłanów pod Bożym nakazem, z Bożego objawienia, że ma iść, że jednak ma iść. Iść mimo ciężaru, mimo drożyzny, mimo trudu, ma iść,
I mimo sił, które wobec potęgi tureckiej wydawały się śmieszne, Turcy mieli plan jasny. W Watykanie ma stanąć półksiężyc. Wiedziała Polska. Była potężna mobilizacja, było wiele procesji, były różańce. Jeszcze bliżej do roku 20, przypomnijmy sobie. To się nie stało tak od razu. Polska wiedziała, co zamyślili komuniści na wschodzie. Lenin nie krył, że Polska ma być trupem, że z trupa Polski do czekającej Europy. Europa czekała, zwłaszcza Niemcy. Nie mogli się już doczekać, jak przyjdą ci robotnicy ze wschodu. A ci ruszyli paroma milionami na Polskę. Wiedziała, że macie stać trupem. Nie trzeba było tłumaczyć ani władzom politycznym, ani kościelnym, że musi być mobilizacja ducha. I była na kolanach, i była do Matki Najświętszej o ratunek, o jej zaangażowanie, o jej prowadzenie. I potem żołnierze radzieccy mówili, taka pani w długim płaszczu osłaniająca, spowodowała popłoch. Oczywiście, że ona zawsze działa i umacnia, i prowadzi, i można potem udać, że się już o niej nie pamięta. Niestety wielu było takich, którzy wiele by dali, żeby jej nie było. A co gorsze, chyba żeśmy się przesycili chwałą. Chyba za 20 lat już żeśmy niespełna, już nie chcieli pamiętać, że bez Bożego zaangażowania, bez mobilizacji ducha, bez oddania się zgodnie z Jego wolą, nie wygramy. A On do tego wzywał. On wzywał wielokrotnie, a On mobilizował przez wielkich, takich jak przeor Jasnej Góry, który spowiadał rozalię. Chrystus się domagał. Polska była wyjątkowo przygotowana, jak żadne państwo w świecie. Bo to w Polsce był kongres wspaniały w Poznaniu w 1937. Ponad 250 tysięcy przyjezdnych, którzy brali udział. To byliśmy przygotowani. Nie pomogło. Prawdopodobnie potężne wpływy masonerii paraliżowały. Paraliżowały przywódców politycznych. Nie udało się zmobilizować. Nie było zamierzenia, nie było poddania się jego władzy. A potem powstanie warszawskie. Można pomyśleć, no jak to, w 20 roku tak broniła, a tu nie? Broniła. Na 14 miesięcy przed powstaniem zaczęła dopominać się, wzywać, prosić, wymagać, żeby zawierzono jej, żeby ci, co chcą posłać na powstanie, jej zawierzyli. Bo jeżeli jej nie zawierzą, jeśli to ona nie będzie zaangażowana, będzie strasznie. No niestety. Czy nie czas wyciągać wnioski? Zauważmy, że w poczuciu słabości kryje się początek mądrości. Dzisiejsza ojczyzna jest w stanie, jak chyba na ogół wiemy, jest w stanie, gdzie jej praktycznie nie ma. Jest co najwyżej teoretycznie. I to już z planami likwidacji Śląska. I to już z projektem wykupienia naszej ziemi od 1 maja 16 roku. Chcą Niemcy, niech wykupią. My będziemy gdzieś tam krzyczeć, a oni w tym czasie wszystko wykupią i zabiorą. I oczywiście lasy trzeba będzie oddać, bo ktoś sobie zażyczył, więc wdzięczności za takie powodzenie spraw na pewno oddadzą. Więc prawie nic nie mamy. Poza tym najcenniejszym, po pierwsze z poczuciem słabości, z poczuciem oddarcia, z poczuciem, że faktycznie bez Bożej mocy, bez zaangażowania Matki Królowej nie damy rady, że trzeba cudu.
bo kogo nam tam nie nazwał i się lepiej przyjrzeć, to aż strach przenika. Ktoś, kto zdaje sobie sprawę, że tą mocą Bożą dokonują się rzeczy wielkie, rzeczy rzeczywiście mądre. Tylko ktoś, kto ma tę świadomość, jest w stanie sprostać takiemu zadaniu. I o takiego trzeba się nam modlić. I trzeba rzeczywiście chwycić za tę broń, która jest nam dana jako zbroja, jako broń. Od początku, od zawsze tę broń mamy. Ta broń nazywa się różaniec. Od początku jest orężem. Od czasu Dominika, przez Lepanto, przez Fatimę i w innych objawieniach o nas różańce. Na to, w czym my nie damy rady, na to, w czym naszych sił mało. Dlatego chwyćmy za tę broń, nie marnujmy czasu. Nie o dyskusje polityczne chodzi, bo to śmiechu albo łez warte. Chwyćmy za różaniec, nie traćmy czasu. 20 minut dziennie, jeśli to razem z pod Twoją obronę. I to tylko zły może robić straszne oczy na te 20 minut. W łazience spędzamy więcej. Proszę wybaczyć, niektórzy tak wystarczy chodzą w łazience. Ale tak czas marnujemy. 20 minut. I nasza ojczyzna się niewątpliwie odrodzi. I nie potrzebujemy ojczyzny według mądrości ludzkiej, bo wcale nam nie przyniesie tej radości i tego pokoju, którego trzeba. Jeżeli już nasza ojczyzna ma być, to właśnie według mądrości Bożej, a to życie Boże, którego nam nie pozwolił zabrać, jest znakomitą podstawą. I to może być przyczyna, że jej nie dał nam zabrać tego Bożego życia, że ona nie pozwoliła go zabrać. I będzie to wielkość według Bożego zamysłu, według Bożej woli, a nie cne zamiary, które od wieków są znane, co do podziału Rzeczpospolitej, co do jej zniszczenia, w pył się rozlecą i nic więcej z tego nie zostanie. A nasz ból, który nas przy tym oczyszcza, nabierze nowego sensu, który wtedy będzie zrozumiały. Ale dziś nie wolno próżnować. Musimy trzymać się różańca. Zauważmy, czy w życiu osobistym, czy w życiu wspólnym te same genialne Boże zamysły. Boże prawa są genialne. One są przeniknięte mądrością, są absolutnie ze sobą połączone i my to jako Chrystusowi możemy wcielić. Taka ma być nasza ojczyzna. I gdziekolwiek byśmy byli, możemy mężnie, wiernie przynieść owoce Boże, które On przez nas sprawi. Także wykonajmy to, do czego jesteśmy wezwani. Właśnie też jako Polacy. Do tej walki, do tego oręża, do tego zwycięstwa i do tej chwały.
Oh!